Cześć, Mateusz Mróz z tej strony i nasza specjalna wysłanniczka pogodowa z Kiturowego Zakopanego. Zapraszamy na wycieczkę tym razem z Kuźnic przez Myślińskie Turnie na Goryczkową i zjazd do Kuźnic. Pierwszy etap naszej wycieczki klasycznie zaczyna się w Kuźnicach. W Kuźnicach przechodzimy na Myślińskie Turnie. Ten przewodnik już znacie, bo już opisywaliśmy, jak wyjść przez Myślińskie Turnie na Kasprowy. Krótko mówiąc, czeka nas 3 km podejścia, niecałe 300 metrów przewyższenia, także stosunkowo krótka trasa i przyjemna, bo chodzi tam mało osób, idziemy głównie lasem. My brother, where do you intend to go tonight? I heard that you missed your... Potem już idziemy z pięknymi widokami w stronę Zakopanego, aż dochodzimy do kolejki pośredniej na Kasprowy Wierch. Dochodzimy do Myślińskich Turni i teraz nie kontynuujemy wycieczki szlakiem turystycznym pieszym na Kasprowy Wierch, tylko idziemy szlakiem narciarskim, czyli jest oznaczenie pomarańczowe, idziemy prosto w stronę Goryczkowej. Przed nami 800 metrów, około 30 metrów tylko przewyższenia, czyli będziemy szli raz w górę, raz w dół, takim dość rzadkim lasem. Będziemy po drodze omijać również zwalone drzewa niejednokrotnie, natomiast to jest trasa bardzo prosta technicznie. Nikomu nie sprawi problemu, jest to trasa dla początkujących, ale co ważne, jest bardzo ładna widokowo, bo z lasu niejednokrotnie będziemy przechodzić na trawers, a z trawersu widać całą panoramę i na Tatry, i na część Zakopanego. Po 30 minutach podejścia z Myślińskich Turni na Goryczkową dochodzimy klasycznie do wyciągu, do dolnej stacji wyciągu i tutaj możemy zdecydować, co dalej. Możemy iść na Kasprowy Wierch lub możemy tutaj zakończyć naszą wycieczkę i zjechać po prostu do Kuźnic. Powodzenia!